Servus, ja jestem Marcin, a Wy oglądacie kanał motocyklem.net. W dzisiejszym odcinku pojedziemy do Kenii. Jest to już niestety ostatni odcinek z serii Afryka Wschodnia, informacje praktyczne. Na kanale znajdują się już trzy odcinki o Ugandzie, Rwandzie i Tanzanii. Także tutaj gdzieś u góry wyświetla się link, kto jeszcze nie oglądał, to zachęcam do nadrobienia tego materiału. Do Kenii będziemy wjeżdżać od strony Tanzanii. Opowiem Wam, jak to ogarnąć i na co zwrócić szczególną uwagę, podróżując po tym kraju. Jeżeli lubicie motocykle, podróże motocyklowe i ogólnie przygodę, to koniecznie subskrybujcie ten kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami, które sukcesywnie się tutaj pojawiają. Zapraszam Was też na moje social media, Facebooka i Instagrama, gdzie pojawiają się równie ciekawe treści będące uzupełnieniem tego kanału i często wyprzedzające to, co pojawia się na YouTube. Tymczasem lecimy z dzisiejszym tematem. Jumbo, Jumbo Guana, Abarigani, Nzuri sana, Wageni, Wakari Wishwa, Kenia Yetu, Hakuna Matata. Tą piosenkę na pewno znacie, chociaż niekoniecznie może być ona rozpoznawalna w moim wydaniu. Warto się nauczyć słów tej piosenki, ponieważ jest to swoisty podręcznik podstawowych zwrotów w języku Swahili, czyli w tym, którym posługują się Kenijczycy, ale nie tylko Kenijczycy, bo również i Tanzańczycy. Często będziecie się spotykać ze słowem Hakuna Matata, co oznacza nie ma problemu. Egzotyczna Kenia to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny kraj Afryki Wschodniej. Kenia była kolonią brytyjską, a od 1963 roku odzyskała niepodległość i stała się samodzielnym krajem. Wjazd i pobyt. Obywatele polscy udający się do Kenii oczywiście powinni mieć wizę. Taką wizę można wyrobić przez internet lub kupić ją na granicy lub na lotniskach. Koszt takiej wizy to $50 i jest ona ważna na 90 dni. Oczywiście przypominam, iż na naszej wycieczce kupiliśmy w Ugandzie wizę o nazwie East Africa Visa, która to upoważnia nas do podróżowania po trzech krajach: Ugandzie, Rwandzie i właśnie Kenii, i na podstawie tej wizy wjedziemy teraz do Kenii. Paszport powinniście mieć ważny przez 6 miesięcy od daty wjazdu do Kenii. Granicę przekraczamy w miejscowości Namanga. Po stronie tanzańskiej wszystko idzie gładko. Szybka odprawa paszportowa, papierki celne, bach, bach i możemy jechać dalej. No i jadę sobie tak dalej. Po lewej stronie są zabudowania urzędu pogranicznego kenijskiego. No ale niestety nie ma tam jak wjechać, bo wszystko jest obtoczone wielkim murem. No i jadę. I tak naprawdę można by było wjechać do tej Kenii bez meldowania się na tym posterunku ich granicznym, bo nikt tej drogi nie pilnował. Jak się okazuje, do tych budynków trzeba było po prostu nawrócić i dopiero wtedy podjechać do urzędu paszportowego i celnego. No, nigdy nie widziałem takiej granicy, słuchajcie, żeby coś było na jednej drodze, tak? Żeby się nie łączyły te drogi. No dobra, no może w Boliwii była taka granica, no ale tam w ogóle nie było drogi, więc jakoś to jest wytłumaczane. A może to było tak, jak kiedyś w Krakowie budowali linię tramwajową i zaczęli od jednego końca jedna ekipa, od drugiego końca druga ekipa. No i jak się spotkali, no bo się spotkali, to niestety tory im się nie zgodziły i im się rozjechały o 1,5 metra. Może też tak tą granicę tanzańsko-kenijską w miejscowości Namanga budowali. Tak czy siak do budynków Straży Granicznej Kenijskiej oczywiście podjechać musimy i załatwić odprawę paszportową oraz wszystkie świski celne dla naszego motocykla.
Oczywiście standardowe papiery, ubezpieczenie, dowód rejestracyjny lub jego kserokopia wystarczą. Po przekroczeniu granicy można rozglądać się za zakupem karty SIM z internetem LTE. Dość jest szeroki wybór operatorów, także na pewno coś dla siebie znajdziecie. Koszt oscyluje między 5 a 8 dolarów, także nie są to jakieś wielkie pieniądze. Na granicy oczywiście też możemy wymienić jakąś walutę, żeby mieć na początkowe ruchy w Kenii. W Kenii pieniądze można wymieniać w kantorach lub w bankach. Pamiętajcie tylko, że w niektórych bankach banki lubią sobie naliczać prowizję za wymianę, więc warto na początku zapytać, czy taką prowizję pobierają, żeby się nie okazało, że będziecie musieli zapłacić za taką wymianę. Ubezpieczenie i zdrowie. Pobyt w szpitalach i leczenie operacyjne jest w Kenii dość drogie, dlatego warto mieć ze sobą ubezpieczenie zdrowotne. Koszt takiego ubezpieczenia to jest od 50 dolarów w górę, w zależności od sumy ubezpieczenia. 5-6 tygodni przed planowanym wyjazdem pamiętajcie o tym, żeby odwiedzić lekarza medycyny pracy, który to doradzi Wam, jakie szczepienia musicie sobie zrobić. Oczywiście standardowo potrzebujecie na pewno żółtaczkę AB, tężec, błonnicę i jeżeli chodzi o Kenię, to też przydałoby się mieć cholerę. Podobnie jak w Tanzanii, w Kenii osoby przylatujące z Europy nie muszą mieć szczepienia na żółtą febrę, chyba że przyjeżdżają z ościennych krajów afrykańskich lub przylatują gdzieś z innych krajów Afryki, to wtedy taka szczepionka może być wymagana. Przypominam, że my taką szczepionkę mamy, bo naszą wycieczkę zaczęliśmy w Ugandzie, która to takiego ubezpieczenia wymaga bezwzględnie. W Kenii zagrożenie malaryczne występuje tylko na wybrzeżu i na zachodzie kraju. Malaria nie występuje za to na rejonach wyżynnych, czyli na przykład w Nairobi. I na tych terenach profilaktyka antymalaryczna jest zbędna. A jeżeli będziecie w tych drugich miejscach, czyli na wybrzeżu i na zachodzie kraju, to pamiętajcie o tym, żeby brać jakieś leki antymalaryczne typu Malarone, psikać się sprayami na komary, bo jak wiecie, one przenoszą tą chorobę i używać w hostelach moskitier. Należy pić i używać tylko i wyłącznie przegotowanej wody i unikać lodu w napojach. Zęby najlepiej też myć w wodzie przegotowanej lub butelkowanej. Te proste zasady pozwolą Wam uniknąć problemów żołądkowych. Informacje drogowe. Benzyna w Kenii kosztuje około 90 centów amerykańskich za litr, także nie jest źle. Stacje benzynowe dostępne są w większych miastach lub przy głównych drogach. Jeżeli chodzi o Kenię, to nie wiem, czy występują stacje butelkowe. Pewnie występują gdzieś na prowincji lub gdzieś w jakichś małych mieścinach. Aczkolwiek nie miałem okazji tam jeździć, gdyż przez Kenię jechałem raczej drogami głównymi. W Kenii, podobnie jak w Ugandzie i w Tanzanii, obowiązuje ruch lewostronny. Dopuszcza się jazdę na podstawie polskiego prawa jazdy lub na podstawie prawa jazdy międzynarodowego. Do poruszania się powinniście mieć dowód rejestracyjny lub jego ksero oraz oczywiście ubezpieczenie. Drogi główne są asfaltowe, aczkolwiek w niezbyt dobrej kondycji, a drogi na prowincji w większości są to drogi z czerwonej ziemi. W związku z tym w porach deszczowych przejechanie przez nie może być utrudnione. W Kenii nie zatrzymał mnie żaden patrol policji, więc nie miałem okazji sprawdzić informacji o ich rzekomym łapówkarstwie. Jazdę w nocy z oczywistych względów jak zawsze odradzam. Może jeszcze nie oczywistych, bo za chwilę dojdziemy do bezpieczeństwa. To wtedy będziecie wiedzieć, że z oczywistych względów. Informacje praktyczne. W Kenii panuje klimat równikowy, monsunowy, ze stosunkowo wyrównanymi temperaturami w ciągu całego roku. Średnia temperatura to około 25-30 stopni na wybrzeżu, a na rejonach wyżynnych od 15 do 19 stopni. W okresie od kwietnia do czerwca mogą występować deszcze, gdyż jest pora deszczowa.
Ogólnie miejscami w Kenii jest dość zimno. Gdy dojechałem do Nairobi, to się pochorowałem. Jadąc od strony Tanzanii, przekroczyłem granicę. Tam temperatura wynosiła 30 stopni. Wiecie, to jest wtedy, jak podnosisz szybkę kasku i nagle okazuje się, że powietrze, które wpada, jest cieplejsze od tego, które było w kasku. Uwielbiam to uczucie. Ale do rzeczy, zmierzając do Nairobi, z każdym kilometrem robiło się chłodniej, więc cały czas miałem podniesioną szybkę do góry. Ta temperatura spadła znacznie, bo gdy dojechałem do Nairobi, to było 17 stopni. No i taka naturalna klimatyzacja po prostu załatwiła moje zatoki. Językiem urzędowym jest oczywiście Swahili, którego darmową lekcję dostaliście na początku, i oczywiście język angielski. Jaką walutę zabrać? Do Kenii najlepiej zabrać euro lub dolary. Pamiętajcie tylko, jak zawsze w afrykańskich krajach, ważne, żeby mieć te banknoty z ostatniej emisji i żeby nie były zniszczone, niepopisane, niepogięte, niepopieczętowane jakimiś pieczątkami. Ładne, świeżutkie banknoty. Oficjalną walutą w Kenii jest szyling kenijski. Za 1 dolara dostaniemy około 110 szylingów kenijskich. Nie ma problemu z wymianą walut zachodnich na miejscową i odwrotnie. Takie operacje możemy wykonywać w kantorach i w sumie to najlepiej to wykonywać w kantorach, gdyż w bankach, jak już wspomniałem, co po niektórych może być naliczana prowizja, także jeżeli będziecie się zmuszeni wymieniać to w banku, to miejcie to na uwadze. Bankomatów oczywiście jest niewiele, funkcjonują w dużych miastach i w większych ośrodkach turystycznych. W wielu hotelach, restauracjach czy biurach turystycznych można płacić kartą. W restauracjach ceny są podane, więc nie ma ryzyka, że zostaniecie oszukani. W miastach i na prowincji, wśród lokalnej ludności popularne są takie bufety, gdzie można coś zjeść. Jest to dobre miejsce, gdzie można naprawdę tanio zjeść. Poruszając się po Kenii motocyklem, to wiadomo, ale też poruszając się na piechotę, gdzieś zwiedzając miasto, pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć ze sobą paszport lub w najgorszym wypadku jego ksero. Pamiętajcie również, że oficjalnych budynków rządowych oraz ambasad nie wolno fotografować i może się to wiązać z zatrzymaniem. Także bądźcie ostrożni, co fotografujecie czy też filmujecie. Taka ciekawostka też, że niszczenie waluty kenijskiej jest nielegalne. W sumie to nie wiem, kto by wpadł na pomysł, żeby niszczyć pieniądze, no ale takie mają prawo i widocznie ktoś to robi, skoro takie prawo wprowadzi. Alkohol w Kenii jest dostępny wszędzie, nie ma problemu z jego zakupem. Bezpieczeństwo. Najbardziej rozpoznawalny kraj Afryki Wschodniej niestety, słuchajcie, do bezpiecznych nie należy. Główną bolączką rządu są ekstremiści powiązani z Al-Shabaab, somalijską, radykalną, islamistyczną organizacją terrorystyczną. Podróżując po Kenii, słuchajcie, powinniśmy być mega ostrożni. Jest bardzo prawdopodobne, że terroryści będą próbowali przeprowadzić ataki i w całej Kenii istnieje zagrożenie terrorystyczne, łącznie z porwaniami przez grupy terrorystyczne turystów. Ataki mogą być masowe, wycelowane w miejsca chętnie i często odwiedzanych przez cudzoziemców. Unikajcie szerokim łukiem regionów, które za chwilę wyświetlą się na mapie. Są to obszary w promieniu 60-80 km od granicy kenijsko-somalijskiej. Hrabstwo Garissa, hrabstwo Lamu, obszary hrabstwa Tana River oraz wybrzeże w odległości 15 km od brzegu pomiędzy rzekami Tana a rzeką Galana. Wszystko to macie rozrysowane na tej mapie. Linka do mapy Google z terenami niebezpiecznymi wrzucam w opisie tego filmu. Możecie sobie to tam wtedy przybliżyć i zobaczyć, których miejscowości nie powinniście odwiedzać. Większość wizyt w rezerwatach dzikich zwierząt przebiega bezproblemowo. Pamiętajcie, żeby takie wycieczki po pierwsze były zorganizowane, a po drugie były organizowane przez licencjonowane biura. Unikajcie zakupu tego typu wycieczek u jakichś naganiaczy. Zawsze przestrzegajcie przepisów parku i słuchajcie tego, co mówią przewodnicy.
Problemem w Kenii oczywiście pozostaje również przestępczość pospolita. Zdarzają się napady z bronią. Częstym zjawiskiem są drobne kradzieże, wyrywanie torebek i różnego rodzaju pospolite przestępstwa. Są szczególnie w dużych miastach, w Nairobi i w Mombasie. Oczywiście większość mieszkańców Kenii to uśmiechnięci, sympatyczni i mocno wyluzowani ludzie. Jak mawiają, Hakuna Matata. Kemping na dziko w Kenii raczej bym odradzał, biorąc pod uwagę sytuację, jaka tam panuje. Używanie i handel narkotykami w Kenii wiąże się z wyrokami grzywny i wyrokami więzienia. Za posiadanie chociażby trawy dostajecie od razu 10 lat więzienia, także warto się zastanowić i generalnie sobie odpuścić temat jarania. Ceny. Ceny podstawowych produktów w Kenii są tańsze niż w Polsce. Paliwo, jak już wspomniałem, kosztuje 90 centów amerykańskich za litr. Chleb około pół dolara. 12 jajek $1.40. Ceny warzyw i owoców nie powinny przekraczać 1 dolara, chyba że to są owoce egzotyczne, to znaczy oczywiście dla nich egzotyczne, czyli na przykład jakieś jabłka czy gruszki potrafią sporo kosztować. Piwo lokalne około 1 dolara. Piwo w knajpie w stolicy kosztuje, no nie jest tanie, bo kosztuje między 2 a 3 dolary. Byłem lekko w szoku. Wino w sklepie kupimy za około 8 dolarów za butelkę. Ceny noclegów w miastach są bardzo zróżnicowane i w sumie do najtańszych nie należą. Noclegi w hostelach czy pensjonatach zaczynają się od 10 do nawet 25 dolarów za noc, a w lepszych hotelach trzeba zapłacić 40 dolarów w górę w zależności od standardu, jaki sobie wybierzemy. Na prowincji ceny są trochę niższe, aczkolwiek warunki nie ustępują tym warunkom wielkomiejskim. Restauracje. W lokalnych bufetach powinniśmy zjeść za 2-3 dolary mniej więcej, a w restauracjach takiej średniej klasy między 8 a 15 dolarów za osobę. Tym odcinkiem niestety kończymy serię Afryka Wschodnia, informacje praktyczne, ale jak już wspominałem, powstanie jeszcze jeden lub dwa odcinki opowiadające o takich moich codziennych zmaganiach podczas tej podróży do tej części Afryki, ale to niebawem. A w najbliższych odcinkach zabiorę Was do Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej. Pewnie się zastanawiacie, gdzie to jest? Nie przejmujcie się, to normalna reakcja. Też dokładnie nie wiedziałem, gdzie to jest, dopóki tam nie pojechałem. Wyjazd nie był motocyklowy, ale myślę, że warto się pochylić nad tym dziwnym tworem, którym jest ta autonomia. W tej krótkiej serii pojawi się też również trochę Azerbejdżanu, Turcji oraz mojej ukochanej Gruzji. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Można też zasubskrybować oczywiście ten kanał. Koniecznie tam kliknijcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Ja tymczasem, słuchajcie, będę się żegnał. Do zobaczenia. Czuwaj!